witam, obserwując nasze ptaki, postanowiłem zrobić im szybki karmik z dostępnych części. Pomysł jest następujący. Butelka po wodzie mineralnej, najlepiej dwulitrowa, aby było jak najwięcej tego pokarmu. Podstawka pod doniczkę, nóż do cięcia, tapet, klej na ciepło. To wszystko, co nam powinno być potrzebne. Może być jeszcze nam potrzebna wiertarka. Butelkę przetniemy na linii złączenia, żeby zrobić karmik dla ptaszków samowysypujący. Może ptaszki będą zadowolone z tego. Denko mamy odcięte. Denko włożymy, przykleimy, a później obetniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki jest zamysł, żeby tak to wyglądało. A później przykleimy to do podstawki. Grzejemy klej. To nam się skleiło. Będzie nam potrzebowanie trochę rzeczy. O, kartka z kleju uciekła. Teraz zamysłem jest to, żeby tą butelkę i ten klej włączyć na ciepło tutaj. Mamy go złączonego. Zobaczymy, jak to będzie, jak to przyschnie. Powinno być super. Nie będziemy wycinali. Będziemy się dalej bawić. Na pewno będziemy musieli skrócić tutaj obejmę. Zrobimy ją sobie według tej linii, żeby nam się w miarę nisko wysypywało. Bo tutaj będą otworki w tych wszystkich. Tutaj o. Tak to wygląda. Butelka. A otworki będą w tych miejscach, gdzie są te takie kwiatuszki, jak ja to nazywam. I to będzie się wysypywało. I cały karmik będzie wyglądał mniej więcej tak, jak teraz to widzicie. Zobaczycie to później na drzewie. Śmieciówki pójdą do recyklingu. A my tu mamy pięknie, ładnie już zrobione. Popatrzcie, jak to ma być. Taki jest zamysł. Wrócimy jeszcze dwie dziurki na górze. Mamy to zrobione, tak? Widzimy. Teraz będziemy przyklejali do podstawki słuczne spody. Na drzewie założymy sobie trikitkę. Bo świat odbudowany na trikitkach. U nas też będzie. I to będzie nakręcone na to. Tak to ma być, wyglądać w zamyśle. Taki wymysł. Przygotował. Zobaczymy, czy człowiek coś potrafił. Zrobione, czekamy, aż wyschnie
zastygnie i sypiemy ziarno i mamy karmiczywo zakręcone, tak wygląda. Zasada jest taka, że powinno tu się zboże zsypać, reszta powinna być w butelce schowana, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No za chwilę to przetestujemy. Ziarno zostało nasypane. Zasada tego jest taka, że patrzcie, jak ptaszek bierze, to się będzie wysypywało, widzicie? I będzie schodziło z butelki. I tak jest dookoła tego dziwacznego pomysłu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda to tak. Na stole warsztatowym. No i montujemy. Na polską trikitkę. Jak pół świata. Możemy to dociągnąć jeszcze, ale zostawmy to ptaszkom tam i zobaczymy, czy przylecie.